środę 16 listopada w sali konferencyjnej Lubelskiego Kretu odbyła się uroczysta akademia z okazji 75-lecia powstania Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu. W listopadzie mija 75 lat, jak na terenie Lubania powstała pierwsza biblioteka. Była to biblioteka powiatowa. Dopiero rok później powstała biblioteka miejska i przez 4 lata funkcjonowały równocześnie dwie biblioteki. To 75 lat jest taką okazją do podsumowania działalności biblioteki praktycznie na przestrzeni wieków, bo wiek XX w bibliotekach to dbanie o książkę i cisza w bibliotece. Wiek XXI to już jest biblioteka jako trzecie miejsce. My chcieliśmy podczas dzisiejszego spotkania opowiedzieć trochę o historii bibliotek wszystkich na terenie Lubania, bo oprócz biblioteki głównej są filie. Chcieliśmy docenić też te osoby, które na przestrzeni tych 75 lat pracowały w bibliotece, ale też jest to spotkanie bibliotekarzy, bo jest to wydarzenie, które łączy bibliotekarzy pracujących na terenie powiatu, współpracujących z Lubańską Biblioteką praktycznie w całej Polsce. Na obchodach jubileuszu lubańskiej księżnicy pojawił się starosta lubański Walery Czarnecki. Tak, słuchając właśnie rysu historycznego przedstawionego przez panią dyrektor, wyliczyłem, że właśnie ta miejsko-powiatowa biblioteka funkcjonuje razem z małymi przerwami, praktycznie mówiąc od samego początku, bo w tej chwili to już będzie 34 lata. W 2008 roku na mocy porozumienia między samorządami powiatowym i miejskim wznowiliśmy działanie właśnie miejskiej i powiatowej biblioteki. Oczywiście spowodowało to nałożenie nowych zadań niejako na biblioteka, więc zadań doradczych, nadzorczych, koordynujących, jeżeli chodzi o wszystkie biblioteki gminne, a mamy ich na terenie powiatu 14, ale też pozwoliło nawiązać taką bardzo ścisłą współpracę, nie tylko właśnie między biblioteką miejsko-powiatową i innymi gminnymi bibliotekami w powiecie, ale też i biblioteką wojewódzką. Otworzyło to też szereg nowych możliwości a propos realizacji projektów współfinansowanych, czy to przez środki unijne, czy też przez środki krajowe. Też warto powiedzieć o tym, że w ramach właśnie działalności naszej miejskiej powiatowej biblioteki działa również Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Bardzo istotne. Pamiętam, jak ono powstawało, było to w roku 98, a powiat przyczynił się do tego, finansując niejako te działania i co roku to robi. To jest bardzo, bardzo ważna dziedzina działalności. Może nie jest związana bezpośrednio z książką czy z wypożyczaniem książek, ale na pewno z działalnością edukacyjną i z tym, że to centrum wydaje publikacje. Publikacje poświęcone ochronie środowiska, organizuje szereg, że tak powiem, akcji, które mają za cel uświadomienie przede wszystkim młodzieży, bo tutaj chodzi o młodzież, jak ważna jest ochrona środowiska, jak ważne są zagrożenia płynące właśnie z tego, że nie do końca chronimy klimat i środowisko. I te zagrożenia są przede wszystkim skierowane przeciwko nam. I to jest bardzo, bardzo istotne. Ja się bardzo cieszę, że to już 75 lat i cieszę się, że prawie połowa tego okresu to była wspólna działalność powiatu i miasta. W uroczystościach wziął również udział burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński. Niezwykle cieszę się z faktu, że nasza biblioteka publiczna w Lubaniu jest z nami już przez 75 lat. To są pokolenia czytelników, pokolenia miłośników dobrej książki. Ktoś kiedyś powiedział, że kto czyta książki, żyje wielokrotnie i to jest prawda, bo rozwija się nie tylko osobiście, ale też może dzielić się swoimi doświadczeniami z książką z innymi. Ja bardzo cieszę się z faktu, że nasza biblioteka prowadzi bardzo aktywne życie ukierunkowane na mieszkańców Lubania i powiatu, że bardzo dużo w bibliotece się dzieje, nie tylko wydarzeń dotyczących stricte literatury i książki, ale generalnie wydarzeń
kulturalnych, bo taka dzisiaj jest też rola nowoczesnej biblioteki. To jest nie tylko wypożyczanie i odbieranie książek wypożyczonych, ale również i kreowanie życia kulturalnego. Na Akademii Radę Miasta Lubań reprezentował przewodniczący Rady Kamil Glazer. 75 lat Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Marii Konopnickiej w Lubaniu to naprawdę szmat czasu, to na pewno wiele wspaniałych historii, na pewno wiele wspaniałych wspomnień. Wspaniała okazja do spotkania z pracownikami obecnymi i byłymi. Z biblioteką od lat współpracują stowarzyszenia oraz organizacje społeczne z terenu miasta oraz innych miejscowości powiatu lubańskiego, a także osoby prywatne. To dzisiejsze przedsięwzięcie to jest naprawdę takie warte zauważenia. To taka jest doniosła chwila, która po prostu mnie bardziej tak mobilizuje do tego, że ktoś tym się zajmuje, ktoś promuje to, że podtrzymuje tą tradycję. To jest cudowne. Z jednostką organizacyjną Książnicy, jaką jest Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, ściśle współpracują lubańscy harcerze. Ściśle współpracujemy z miejską i powiatową biblioteką na terenie Lubania przez Wydział Ekologiczny. Bardzo dużo robimy zbiórek na trasach różnego rodzaju. Mieliśmy warsztaty na temat pszczół, mieliśmy warsztaty na temat jeża, mieliśmy warsztaty, bardzo dużo. Poznaliśmy cały Świeradów, wszystkie trasy ekologiczne na terenie Świeradowa Nadleśnictwa, Węglińca Nadleśnictwa, koło Nadleśnictwa, także krąg, przynajmniej trzy zbiórki ma poświęcone ekologii. Prowadzą warsztaty. Także ściśle współpracujemy i potem to procentuje, ponieważ na przykład jak mieliśmy warsztaty na temat ekologicznego spalania w piecach i tak dalej, czy po prostu sortowania odpadów, byliśmy tutaj w tym naszym zakładzie, który jest w powiecie lubańskim. Zwiedzaliśmy to i potem po prostu przekazujemy to naszym rodzinom, przekazujemy naszym sąsiadom, przekazujemy naszym po prostu różnym ludziom, po prostu dalej prowadzimy takie zadania, które sprzyjają po prostu ekologii. No zresztą w prawie harcerskim, w przyrzeczeniu harcerskim jest bardzo mocno podkreślone, że harcerz szanuje przyrodę, prawda, że po prostu my w sprawach ekologii robimy od zarania, od puszczańskiego życia harcerskiego przy ogniskach, biwakach, szałasach, po prostu metodyką skautową. Jak podkreśla dyrektorka lubańskiej Książnicy, biblioteka w obecnych czasach to już nie tylko książki, ich wypożyczanie i czytelnia, ale to również szeroko pojęta działalność kulturalna i edukacyjna. Po 2010 roku w bibliotekach zmieniło się spostrzeganie tego, do czego biblioteki służą. Był to projekt Programu Rozwoju Bibliotek i wtedy też biblioteki otrzymały dużo sprzętu, bibliotekarze zaczęli się szkolić. I wtedy też zmienił się wizerunek. Biblioteka ma być takim trzecim miejscem. Jeżeli ktoś ma pasję, jeżeli ma chęć spotkania się z drugim człowiekiem, to my wychodzimy naprzeciw i te wydarzenia organizowane, one toczą się wokół słowa pisanego, wokół literatury, ale one mają integrować mieszkańców i muszę przyznać, że ostatni rok jest ogromnym sukcesem w tej naszej działalności. Mamy dużą frekwencję na tych wszystkich wydarzeniach, koncerty, spotkania autorskie. Naprawdę wzbudzają zainteresowanie nie tylko mieszkańców Lubania. Taka aktywność Biblioteki Lubańskiej nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca z podmiotami funkcjonującymi na terenie miasta. Są to placówki oświatowe, stowarzyszenia, jednostki miejskie, no i osoby prywatne, na których możemy liczyć, którzy wspierają nas finansowo, rzeczowo, merytorycznie. I w tym momencie też chciałabym serdecznie podziękować tym wszystkim partnerom, którzy przez te wszystkie lata z nami współpracowali.
Samorządowcy gratulowali kadrze biblioteki, życzyli wielu kolejnych lat sukcesów i wspaniałych przedsięwzięć. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować obecnej pani dyrektor, ale też i poprzednim dyrektorom za te lata owocnego współdziałania. Oczywiście te podziękowania kieruję również do pracowników tej jednostki organizacyjnej, no gdyż to właśnie ten trud, który na co dzień, że tak powiem, im towarzyszy w wyjaśnianiu zawiłości czytelnictwa czy polecaniu chociażby dobrej lektury, no daje efekty pozytywne dla naszych mieszkańców. Gratuluję dyrekcji, gratuluję zespołowi i cieszę się, że ten jubileusz ma miejsce i życzę kolejnych oczywiście 75 lat istnienia. Jak mówiła Wisława Szymborska, czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką mogła wymyśleć sobie ludzkość, więc pozostaje nam życzyć wszystkim tym paniom, czy tym państwu animatorom naszych najwspanialszych zabaw wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, wytrwałości i kolejnych wspaniałych projektów, jakie wykonuje nasza biblioteka. Uroczystości zakończył monodram autorstwa Kazimierza Kiliana pod tytułem Biblioteka w wykonaniu Heleny Owsiak. Wprawdzie pan Stefan napalił w piecu kaflowym, ale jeszcze tego nie czuć. Mimo wszystko trzeba go docenić, bo się bardzo star. Kochany z niego człowiek, tylko nabył mi to niemożenie. Cóż, nie można mieć wszystkiego. W końcu to nie dom w czasów pracowniczych w Kołobrzegu. Tylko biblioteka. Co my dzisiaj tutaj mamy? A, no właśnie, przyszły książki z wojewódzkiej. Ciekawe, co tym razem nam przysłali. Pewnie jakieś nowości. A jakże? Tylko ciekawe, kto je zechce przeczytać. Dwanaście tomów o ideologii. Nie dosyć, że trzeba to odłożyć, opisać, skatalogować. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił zespół Scena pod Regałem. Kiedy cała jestem głodem twoich oczu, dłoni twych. Mów, powiedz, że zostaniesz jeszcze, nim odbierzesz mi powietrze, zanim wejdę w wielkie jestem rozpalonym lodem, zrobię wszystko tylko bądź. Bądź, proszę jeszcze chwilę, moment, włożę.